Koda ryja szczępić. Spartiatik! Ty, no powiem ci tak. Kurde, nie wiem. Nie wiem, kurde, tracę wiarę w te buildy. Ten jeleń jest niezły, a nie jest dobry. Rozumiesz, co mam na myśli? Bo ja nawet siebie nie rozumiem. Ty, chyba że młotek boostować na start, ale on ma taki gówniany. Dobra, zagrajmy łopatę. Samo ją dało. Wiem, że zaraz będę narzekał, że gram łopatę i że już nigdy jej nie zagram. I tak dalej, i tak dalej. No ale na berserkerze nie ma nic innego niż toporek, no. Czasem się trafi na chłopa, co gra bicz, ale to trafiłem raz. Do tej pory. No jest łopata, jest łopata. Co da łopata? Pewnie klasycznie dupy. No nie ma, no. Jeleń ten co... Nie. Nie ten. Już łopata daje dupy. Już mnie tak dyma ta łopata. Łopata mnie już w dupę ładuje. Ale grajmy, no. Patrzę teraz na PS Story, jest tam Stalker trzecia część. Ty, powiedz mi, co się dzieje. Zanim oszaleję, napisz. Jak ja mam łopatą walczyć z takimi ludźmi? Aha. Co buty, nie, ale tam... Ta mana nie... to w dupę. Powiem wam tak, widzowie, psycha mi siada. Ale w sumie wtedy, jak graliśmy plecaki dużo, też mi tak psychę łamały te plecaki i tak grałem. Czy to jest choroba jakaś? Czekaj, teraz haburar ruda. Nie, no toporek, man, nie mam szans z łopatą na topór. I znowu jestem w tym etapie, gdzie muszę liczyć, że mi da topór, a mi go nie da. I zaraz oszaleję. Serce, tak, cóż. Ale to zaś jest po grze i tak, no. Jest i tak po grze. Słyszysz, co mówię, widzu? Ja mam pieprzoną łopatę zasraną. Dobra, on też nic nie ma, no może łopaty wygramy na mini Falcona. Ale zobacz. Zobacz, co się dzieje. Zwróć uwagę. Zwróciłeś? Rozumiesz mnie teraz, nie? Ty, nie, już mam przecież ten siekierę. Luj z tym wszystkim. Wie, co ci poprawi mu nogi mamon? Nie. Masz rację, poprawiły, dzięki. Dobra, jelonek. Skoro dało, no miałem przetestować tą... To się wydaje takie... Nie wiem, no... Jezus Maria. Zaraz tracę przytomność z nerwów. Czy to normalne? Mógłbyś proszę odpowiedzieć, czy to normalne? Wziąłbym to niby. Normalny to jest? Okej, dobrze. Już się obawiałem o własne zdrowie psychiczne. Czekaj. Czekaj, jak ja to mam ten? Nie, okej. Duży czerwony kamień ma. Dobra. Czy to coś w ogóle dało, jak uważasz? Pięć random buffów, ale to nawet mana może być, no. Jak to dać? Chciałbym to zboostować w sumie czymś. Zamiast sera? Ser przestawić gdzieś? No. Czekaj, myślę, czy nie zrobić tak. Tylko ser wtedy... Nie, nie, ser nie może tam być. To musi być gdzie indziej. Tu. Ty, ale w tym, w trumnie nic nie będzie. Zasrane gówno, no. Od dołu to? Ale to teraz w trumnie, no ale to ma 80%, to się w sumie opłaca. Od dołu to, tutaj se... Ty, w sumie ta. Wyczuwam potencjał w tym. Wyczuj go ze mną, widzu. Tylko czekaj, nie, no ale to, no co ma, to... Tak! Tak? Tak! Ej, mam jednego banana? Ja pierdzielę, tej kuli nie ma gdzie dać, no. Tutaj była, o, w sumie ta. Też do dupy, ale lepiej. Chociaż w sumie nie. Łeb mi paruje, widzowie, przysięgam. Łeb mi tak paruje, że to jest luj. Ty, znowu nie mamy double axe, ale dobra, lecimy. Jezus Mario. Random buffy dało jakieś. To dwa zużywasz. To mi się korony nie opłaca, bo korona zbierze manę. Jezus Maria, to musi być inaczej. Czekaj, to jest bez sensu, żeby to aż tak bardzo bufowało się z tego. Bo ja chyba nie mam aż tak dużo tych laka, czy mi się wydaje. Ale muza. Ładna. Tego nie chcę, chyba że pod armorowy wampiryczny armor. Jakiś tam jest sens. Cztery mamy tego. Nie, dobra, jest many duża jednak. Dużo jest many. Mógłbym zapytać, ale naprawdę delikatnie zapytać, co wy w dupę dodajecie? Z góry dzięki. Ej! Ej! O, dobrze, dwóch życie miał, to jakiś prezent grał. To jest unikat. Ty, ale pokonaliśmy naprawdę silnego typa. Bardzo dobre buffy wypadły. Bo aż 54 DPS-u tą siekierą. Musimy dużo poziomek grać na pewno na tym buildzie. Pod te runy. Ty, właśnie, ja tych run żadnych nie mam. Aha, dobra. Ja muszę wsadzić. Widzowie, ja muszę wsadzić. Porypało mnie. Mogłem dać to w sumie tu. Czy my to chcemy? Kurde, nie wiem. Seruch. Ty, właśnie, jak ja potrzebuję zboostować, to może... Nie, to nie ma sensu. Ty no. A, bo my Double Axa właśnie jeszcze nie mamy. Przypomniało mi się teraz, że zapomniałem płakać o to, widzowie, wybaczcie. Lecę w kiwie, dobranoc, dobranoc grani, trzymaj się. O! Chodź już, szmato. Tfu na ciebie, ty. Dobra, muszę jakiś tego. Widzowie, szczere pytanie. Co się stanie, jak uderzę 50 monitor? Czy to będzie duża krzywda dla tego? Dla... mnie? Dobra, pytanie do was. Czytam czat. Gdzie dobrze by to dać było? Tu? Czy nie? Tu. Nie, czekaj. Dużą tarczę bym chciał. Ty, właśnie. Czekaj, ja mam tą tarczę tu. Nie mogę, nie znam się, ale dobrze się ogląda. Dzięki. To piękna gra, wiesz? To jest ciekawe. Dobra. Już 3 plecaki i enough. Czekaj. Nie, nie. Grzegorz, zawiodłeś mnie. Długo się ten build rozpędza i trochę jest RNG. Czy trochę w dupę, no. Zależy, jakie bufy mi da ten śmieszek. Z czego ja mam dropić kończyny? Z czego się kończyny dropiło? A, z fleta. Ten build byłby dobry z fletem. Tak mi się wydaje. Zamiast tej trąbki byłby flet lepszy. Tak mi się wydaje, ok. A, no ale... Kurde, przecież Double Axa nie mam. No tak, ja coś pieprzę o tym, że coś byłoby, ale ja nie mam obrażeń. 150 DPS-a, chłopano. Fartem. Co to za kamienie? Co to w dupę jest? Przecież tego nie miałem, jak grałem, komadłem. Węgiel plus ogień. Gościu alkobuty mnie zrobił. Kurde, ale mocny. Ale ja double... Jezus, no jak się Double Axa nie dostanie, to jest tragedia. Ale... Jakie to jest gówniane RG, żeby 2 toporków rar nie dostać. Przecież to jest jakiś... Jakieś oszustwo w dupę. Ale nie, nie był zły ten build. W której rundzie największy rar był? 4? Aj, gówno. Zaczyna się sraka. Witam, Black. Jak u mnie? Psychę mi już łamie ta gra i to konkretnie, ale... Dobra, daję radę. Co to jest? Co kliknąłem? Jakiś roll tajny? Spoko, Dawidek, dobranoc. Dzięki, że byłeś. Pa, 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 pa. Kurde, kowadło mi się podoba. A może widzowie sforsujmy kowadło? Co wy na to? Dobra, forsujemy kowadło teraz. Forsujemy dopóki w dupę... Git? W następnej chyba był Max Rar, tak? Nie, jeszcze w następnej. Ty, ale rozumiesz, że jak ja nie dostanę tego, co chcę, ty, w sensie to idzie lipa? Przy kowadle to jakiej broni byś nie wziął? Wystakujesz obrażenia? No nie, no. Berserker to jak topora nie dostanie, to dostanie stolaka na klatę tak o. Przyjemnie przyjęty stolec będzie, w skrócie, nie? To jest jak coś skrócik. Tak, następna to jest rary, czyli w następnej musimy szukać siekierki. Ale zobacz to, no, ja mam patelkę, chłop ma takie coś. I co ja mam zrobić w dupę? Ej, dobra, no szukajmy. Buciki, ale... Nie wiem, no chyba to wezmę, skoro tego z 10% dało, ale nie da to porka z 40 w dupę. Nie, no nie będę tego brał, no to jest gorsze niż najgorsze, gorsze, no. Kurde, mróz pieprzył, no. Spójrz na to. Już najlepsza runda do zdobycia toporka właśnie została wpieprzona w dupę. Rozumiesz? Nie wiem, no. Co się dzieje? Chłop ma jakieś szable w dupę, a ja co? Z biczem mam biegać? Co to jest? Jakaś plantacja w dupę? W sensie... Nieważne. Ale to jest przegrane już, no. On niby te... Chciałem powiedzieć, że on też nic nie ma. Trzy, teraz trzy. No przecież to jest jakieś oszustwo. Czemu teraz mi dało za trzy? Ta gra jest po prostu chamska, niewdzięczną szmatą jest. Nie da się w tą grę grać, widzowie. przepraszam was. Dobra, pisz i pogadajmy o czymś. Trzeba się uspokoić. Zapraszam do poruszania ważnych tematów. Ale ważnych, serio ci mówię, giga ważne rzeczy. Nie wózek i tak dalej. Czytam, Damiano. Przepraszam. Quiz kiedy? Z Minecrafta? Nie no. Nie wiem. W sensie nie wiem, czy kiedyś... Przepraszam cię, że się teraz uraziłem. Czytam czat Quinto. Każde zdanie widza się tu liczy. Przetestuj, napisz. Kiedy zgolę brodę? No chyba jak mi się znudzi, no. Dało flat. W teorii możemy zagrać pod te runy, jak dało flat. No. Dziadek ma monitor do czatu wyłączony, czasami mu się tylko uda zgadnąć odpowiedź? Nie. Do klubu Arquela, gdzie można się zapisać? No pewnie u Arquela. Ja nie zbieram tych podpisów i tak dalej. Przepraszam. Poważny temat, widz pisze, gdzie to ma? Czekaj, jaki? Nie przeczytałem, Kitsune. Ważny temat, myślisz coś w... Nie, czekaj. Myślisz, że coś w Unii parlamencie zrobią, żeby się rolnicy uspokoili? Coś tam już zrobili, słyszałem. Wczoraj oglądaliśmy. Jakieś gówno zrobili. Ale nie wiem dokładnie, czy to coś da. Chyba nic. Czekaj chwilę. Jak mnie nie słychać? Sami Surikaca ile kasy? Przyciszę trochę tak to. No nie wiem, bo to jest gra typu łamiąca gigapsychę. No właśnie gówno w tej Unii zrobili. No właśnie nie jestem jakoś w temacie tego za bardzo. No tyle co wczoraj widziałem z widzami. Także no nie wiem. Czekaj, co my mieliśmy grać? Jak jest flat? Tak. Dobra, jest git. Myślisz, kiedy będą plecaki na Enebie za 30 zł, bo bym kupił jeszcze raz. Wróciłem wczoraj, bo stwierdziłem, że ponad 50 zł za dużo. Nie wiem, czy będą w ogóle. Zależy, jak ta gra będzie, no. Niby w sumie na Twitchu jest wysoko, to może być. Ale bywa tak, że czasem te niektóre gry, co się wydają, że będą, ich nie ma z jakiegoś powodu. Ciężko powiedzieć z jakiego. Co to w dupę leci? Trzy topory mi w dupę dało, w poprzednim nic. Pokój numer 210, proszę pana. Ja wchodzę do swojego pokoju, a tam chłop. Pamiętam to. Jak się czujesz z tym, że mogłeś se tą gierkę za darmo pobrać, a nie płacić 50 zł? Jak no. Fajna jest ta gra przecież. Czekajcie, wezmę to, skoro jest flat, tak? Aluj. Gierka daje, widzowie, gierka daje. Oficjalnie gierka daje. Tego banana trzeba wypieprzyć dziś. Nie wiem jeszcze gdzie. Czekajcie, gdzie jest on? Nie za późno dla mnie? Nie. Próbowałeś tego pack lidera? Nie wiem co to jest. Zielone kamienie połącz już. Masz rację. Tyle z zielonych kamieni. Przyspiesz topór. Na razie połączę. Ja staminy trochę nie mam, żeby go przyspieszyć. Mimo dwóch tych. Kolejny flet. Ej, to może oddać. Nie, czekaj. Poczekaj, jak to zrobić? Tak? A ja to jeden do góry miałem zrobić. Nie, czekaj. To jest git? Chyba tak. Tylko tu trzeba te. Czy to prawda, że osoby w twoim wieku żyją, jakby to było ich ostatni dzień, bo nie wiedzą, czy jutro nie zawiną kity? Nie. W tym wieku to już masz tak bardzo w dupie, więc po prostu nawet o tym nie myślisz. Więc jest jeszcze prościej niż myślałeś. Czekaj. Ej. To jest git. To, że się będziesz bez bólu pleców. Nie, to jak się obudzisz bez bólu pleców, to się zastanawiasz, czy na pewno żyjesz? Ten build to daje. Nie, nie mam tak. Nie bolą mnie plecy, o dziwo. Właśnie się zastanawiam, czemu mnie plecy nie bolą. Powody do zastanowień. Problemy pierwszego świata. Ale ci na poważnie mówię, że ja nie wiem, czemu mnie plery jeszcze nie bolą. jak ja już powoli się zbliżę taki wiek, że ja będę większą część życia przesiedziałem. Już powoli się do takiego wieku zbliżam. Widzowie, to czemu mnie plecy nie bolą? Mógłby ktoś odpowiedzieć na to bardzo ważne pytanie? Czekaj, czy my chcemy zwiększyć szybkość topora, czy zwiększyć szybkość machy? Chyba, że tak. Czekaj. To trochę wszystko nie ma sensu, co ja robię, ale... Ty, no to w dupę, co ja robię? Nie wiem. Jak ja mam ten serw pieprzyć w ogóle? Tu? Iluj? Może być. Dobra, 4 flety zrobiłem. Zobaczmy, jak zadziała. Ty to... Spójrz! 84 pensa. W ile sekund? 13 sekund! Ej. Chyba ten build działa. Ale mam gigafarta z fletami, widzowie, no. To nie, że działa, tylko fart z fletami, no. Tutaj do dupy. Tutaj też. Leluj. Pewnie tak, będzie na next grze 0 toporów fletów. Dlaczego obrażasz widzów? Nie obrażam. Ty szmato. Ty, on serio wygrał tym buildem z nożem i młotkiem. Czyli pod stuny w skrócie. Po prostu nie miałem go kiedy bić, rozumiem, tak? No tak, ja mu nic prawie że nie zadałem. On mi też prawie że nic nie zadał tymi gówno itemami. Ale jednak stuna miałem długo i gówno wyszło. No i tyle. Stun. Za 6 królik. No ale nie ma go gdzie wziąć nawet. To potrzebuję na pewno. Build pod długie, białe fujary zawsze... O kurde. Ile to trwało? 17 sekund. Jo, krótka walka, Boże. Ten item takie bufy porypane daje, ale to musi siąść. Czekajcie, my ten item musimy bardziej zboostować. Ale nie ma jak. Nie ma jak. Jakaś rada, jak to bardziej zbuścić? Tu pewnie ma jak, chyba, nie? Ten ile smoków. Jopi. Kurde, ale close waleczka. Porypane, że on to wygrał. To plus kowadło, ten węgiel, to jest fajne bardzo. Kurde. Rudami właśnie takim jak w topór włożyłeś, ale chyba starczy. Ale co, czekaj. Tymi runami? W sensie, ale jak to przyspieszyć? Tą maskę. Bo nie ma jej gdzie położyć za bardzo. Trzy rundy jeszcze. To by musiało wypaść chyba... Żeby ja to mógł jakoś przyspieszyć. Jedyna szansa, że musiałaby rękawiczki dropnąć. Na tym etapie gry już chyba nie dropną. Wygrał bez tablaksa na mnie! Co ty pieprzysz? Kastetem! Nie no. Nie wytrzymam w dupę. Nie wytrzymam. Ej, te runy chyba są słabsze niż myślałem. Wydaje mi się, że lepszy jest jednak kowadło lub jeleń. Jak uważacie? Ty, wypadły rękawice jakimś cudem. Nie ma miejsca. A nie, dobra. Witam cię, Cooper. Mi się wydaje, ale... Jezus Maria, no. Ale ten DPS mały mam. Malutki ten DPSik. To, że wygraliśmy na chłopa tak nastakowanego, to jest jakiś RNG gigantyczny. Chłop jest tak nastakowany. Ty, piosenka o mortadeli? Co jest? Ostatnia runda. 14 winów może być, jak to wy... Jezus, ile on... Miał dwa Feniksy? Nie, to jak on tyle żył? Ile w ogóle buffów, ja pierdzielę! Nie no, to nie jest złe, ale to też nie jest jakieś takie... Nie wiem, widzowie, no jak wy uważacie, no? Co ja w tym buildzie miałem gównianego? Za dużo tych fletów, to na pewno, z tego co widzę, ale poza tym wyobraź sobie taki powalony scenariusz, że mamon bierze i przestaje. Ale nie mów, co ty piszesz o mamoniku? Ty, widzowie, nie. Tak. Boże, to się dzieje. Platyna. Platyna. No way. Udało się wbić dzisiaj platynę. I co, hejterku? Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!